chłodno, ale słonecznie. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na środę. Angelika Bednarska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły. Dzisiejsza noc z całkiem pogodnym niebem upłynie głównie w północnej Polsce. Natomiast im dalej na południe, tym zdecydowanie więcej frontowych chmur, a także przelotne opady zarówno deszczu, jak i deszczu ze śniegiem. Kierowcy, uważajcie, bo warunki na drogach we wszystkich regionach będą utrudnione. Co do temperatury, to będzie to, drodzy Państwo, zdecydowanie chłodniejsza noc od tej poprzedniej, bo do kraju szerokim strumieniem zaczęło napływać zimne powietrze pochodzenia polarnomorskiego. I tak też o poranku termometry wskażą od minus 5 do minus 1 stopnia, ale będą miejsca, gdzie temperatura będzie jeszcze niższa. Jutro na pogodę w kraju zacznie już wpływać ośrodek wyżowy, dzięki któremu powróci bardzo pogodne i chwilami również słoneczne niebo. Dopiero późnym popołudniem, głównie w okolicach Krakowa oraz Zakopanego, frontowych chmur zacznie przybywać, no i tam nie wykluczamy przelotnych opadów śniegu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od minus 4 stopni w Zakopanem, przez minus 2 w Białymstoku, w Lublinie i do maksymalnie plus 2 w Zielonej Górze, czy też Gdańsku. Co w regionie? Otóż ta dzisiejsza noc w województwie będzie całkiem pogodna, ale jak widzimy również mroźna, szczególnie w okolicach Tucholi. Tam temperatura spadnie do minus 8, lokalnie minus 9 stopni, zatem kierowcy, zachowajcie ostrożność. Po mroźnym poranku czeka nas całkiem przyjemny dzień. Nie zabraknie słonecznych chwil, ale temperatura będzie niska, od minus 1 stopnia w Brodnicy, we Włocławku do zera na pozostałym obszarze. W czwartek, drodzy Państwo, temperatura mocno poszybuje w górę i osiągnie nawet 8 stopni. Ale to ocieplenie nie potrwa zbyt długo, bo już od piątku ponownie do kraju zacznie napływać zimne powietrze. Na teraz to już wszystkie informacje. Dziękuję za wspólny czas i życzę spokojnego wieczoru.